W drugą niedzielę po Trójcy Świętej tekstem, który zaprasza nas do kościoła, to fragment listu apostoła Pawła do Koryntian. W Nowym Testamencie mamy dwa listy apostoła Pawła do Koryntian, chociaż wiemy, że Paweł takich listów napisał 4. Ktoś powie, aż 4, ale dlatego, że Korynt był bardzo ważnym miejscem w dziele misyjnym apostoła Pawła. To było miasto portowe, miasto, w którym krzyżowały się szlaki handlowe, miasto, które dawało Pawłowi wiele radości ze względu na to, że tam udało się założyć wspólnotę, która wzrastała. Z listów apostoła Pawła wiemy też, że ta wspólnota wzrastała, ale też miała sporo problemów, kłopotów, dzieliła się, kłóciła się. I te listy dają nam dzisiaj obraz tego, jak Paweł z tym wszystkim sobie radził, właśnie po to, by ta wspólnota nie zagubiła się w podziałach, ale potrafiła te podziały zwalczyć i wzrastać w dziele Ewangelii. I właśnie ten fragment, który dany nam jest do rozważenia z 9 rozdziału, jest fragmentem, który mówi o radości zwiastowania Ewangelii. Posłuchajmy go teraz. 9 rozdział, wiersze od 16. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czy chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem, jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastuję Ewangelię, czynię to za darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Drodzy, ten dzisiejszy tekst jest tekstem, który stanowi też dla nas duże wyzwanie, jak dziś zwiastować Ewangelię, jak dziś docierać z Ewangelią, aby tak jak powiedział Paweł, docierać do wszystkich, aby choć niektórzy mogli być zbawieni. To jest wyzwanie nie tylko dla tych, którzy dzisiaj stoją na ambonie i Ewangelię zwiastują, ale też zaprostrzenie do tego, by stawać się jednym z tych, którzy zwiastują Ewangelię wszędzie tam, gdzie dziś posyła nas Jezus Chrystus. Amen.